Dokładnie tak. Mam to samo, bo też mam dziecko i też jestem zakochana przede wszystkim w tych pluszakach. No po prostu są słodkie. Także dziękuję Ci bardzo, Gosiu. Dzięki wielkie. Hej kochani, witam się z Wami w kolejnym vlogu bardzo serdecznie. My właśnie wybieramy się do Warszawy. Słuchajcie, jest wcześnie rano, jest 6:40, także cieszę się, że udało mi się jako tako ogarnąć. Na szybko pokręciłam włosy, zrobiłam make-up, no i co? I jedziemy. Mam nadzieję, że droga nam minie szybko, nie pada deszcz, także myślę, że 2 godzinki i jesteśmy w Warszawie. Dzień dobry! Cześć, cześć! Kochani, standardowo jesteśmy na stacji, no bo, prawda, trzeba zajechać na stację po kawę. Także jesteśmy na stacji, zajechaliśmy po kawę, no i mam nadzieję, że w Warszawie nie będzie korków, bo jednak mamy tam być na 9:00, to jest dość wczesna godzina, a wiadomo, o tej porze korki. Mam ze sobą, słuchajcie, tą moją torbę Corsa, ulubioną Jet Set w tym pięknym kolorze. I tak właśnie teraz z Krzyśkiem rozmawialiśmy na temat tej torebki, że jednak jak się kupi jakąś lepszą rzecz gatunkowo, niekoniecznie torebkę czy jakieś tam ubrania, to naprawdę, no ta torebka ma jakość mistrzowską. Ona jest z tej skóry safiano i słuchajcie, uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Muszę Wam powiedzieć szczerze, że czasem jeździła ze mną jako bagaż podręczny. Miałam w samolocie uwypchaną książki, jakieś notesy, aparaty, no po prostu wszystko, nawet laptopa. I zawsze myślałam, że te rączki nie wytrzymają, a torebka jest w tak idealnym stanie. Nie ma żadnej rysy. Także dzisiaj po prostu dostała ode mnie ogromną pochwałę i powróciłam do niej, bo dawno, muszę Wam powiedzieć, nigdzie z nią nie chodziłam. Także naprawdę, jeżeli cały czas zastanawiacie się nad torebkami Corsa, to ja zawsze będę polecać, bo naprawdę są niezniszczalne. Ok, zbliżamy się na miejsce. Słuchajcie, jesteśmy spóźnieni. Mam nadzieję, że nic nas nie ominęło, ponieważ były ogromne korki, przeogromne korki, także no, masakra. Okej, kochani, jesteśmy już na miejscu. Udało nam się dotrzeć, z czego bardzo się cieszymy. Porobiliśmy już sobie zdjęcia. Zaraz zabieramy się za przyglądanie najnowszej kolekcji, także super. Zdjęć różowego Efika. Mamy w domu białego, mamy w domu szarego, a ten różowy jest taki cukierkowy, taki fajny. No i tak się śmieję właśnie, że kolejny wybór będzie różowy, mimo tego, że mamy Leosia w domu, ale skusimy się na różowego, żeby mieć całą trójeczkę.
kochani, jestem właśnie z Małgosią i jesteśmy, tak jak mówię, na presie, tak, z okazji wypuszczenia kolekcji Małgosi i Efików. Chciałam zapytać Gosiu, skąd taki pomysł w ogóle na wypuszczenie wspólnej kolekcji? Wiesz, wyszło to bardzo naturalnie, ponieważ Efiki znam sama po prostu jako mama i jak szukałam coś dla swojej drugiej córeczki, coś rzeczywiście pięknego, dobrej jakości, wyjątkowego, to znalazłam właśnie te Efiki, kocyki, otulacze i byłam zaskoczona, że to jest w ogóle polska marka i po prostu stałam się ich klientką, tak samo obserwującą ich na Instagramie, komentującą i chyba stąd ta nasza współpraca, bo Ania Zdzińskiak chyba właśnie zobaczyła, że intensywnie obserwuje i zaproponowała mi, czy nie chciałabym z nim zrobić kolekcji. To wyszło dość naturalnie, bo bardzo chętnie oczywiście weszłam w taką współpracę, bo po pierwsze, Efiki absolutnie odpowiadają, jak wpadają w moje usta. Uważam, że to jest świetna marka, która dba o jakość, o wykonanie. To jest dla mnie bardzo ważne. I przede wszystkim jeszcze wszystkie produkty są certyfikowane, są bezpieczne dla dzieci. Chyba to jest wszystko to, co mama po prostu szuka najlepszego dla swojego dziecka. Dokładnie tak. Mam to samo, bo też mam dziecko i też jestem zakochana przede wszystkim w tych pluszakach. No po prostu są słodkie. Także dziękuję Ci bardzo, Gosiu. Dzięki wielkie. Wyszliśmy już z imprezy, było naprawdę przecudnie i słuchajcie, będę namawiała teraz Krzyśka, żebyśmy pojechali do Ikei. Nie wiem, czy się zgodzi chłopak, ale jest jeszcze wcześnie. Mam jeszcze do załatwienia jedną sprawę, także może się uda. Przekupię go jedzeniem, obiadem. Dobra, namówiłam tego swojego męża. Idziemy do Ikei. Starzy mają wolne, także spoko. Hej kochani, jesteśmy już w domu i pokażę wam jeszcze, co dostaliśmy od Efików. Mówiłam wam o tym Efiku. Zobaczcie. I mówię tak, o nie, biorę brudno-różowy. I się śmiałyśmy, słuchajcie, Efiki mają nowe uszy, bo mają na uszkach takie oto piękne kropeczki. I śmiałyśmy się, że powinnam wziąć szarego albo białego, ale mam największego szarego, średniego białego, no i mówię, wezmę taki brudno-różowy, żeby był po prostu do kompleciku, także taki piękny Efik w prezencie. I tutaj mam, słuchajcie, jeszcze różnego rodzaju zniżki, książeczkę, ogólnie katalog Efikowy, proszę bardzo, który prezentuje się tak. O, proszę bardzo, Małgosia Socha, Efiki by Małgosia Socha. No po prostu śliczny, jest uroczy. I tutaj jeszcze są różnego rodzaju, o tu jest dla mnie chyba karteczka i jeszcze jakieś prezenciki, proszę bardzo. Mamy takie oto puzzle śliczne z jednorożcem. Co tu jeszcze jest? Tutaj też coś dla mnie i o, i tutaj też coś jeszcze. Czekajcie, bo jedną ręką to zawsze tak jest. Tutaj też coś dla mnie i mam jeszcze w środku krówki. Także dziękujemy bardzo za cudowną imprezę i za super prezenty. Śmieję się, kochani, bo pewnie do białego i szarego Efika były bardziej chłopięce puzzle dołączone, natomiast myślę, że Leoś się nie obrazi z jednorożca. Impreza, kochani, odbywała się w przepięknym sklepie Modne Zabawki na ulicy Aleja Rzeczpospolitej 20 w Warszawie. I słuchajcie, my z Krzysztofem po prostu nam się oczy świeciły na te wszystkie piękne rzeczy, na te wszystkie zabawki, ale jako, że nasz syn uwielbia Tomka i przyjaciele, no to skusiliśmy się i kupiliśmy mu prezent po prostu. Prezent z... wow! Czekajcie. Prezent z Warszawy. Jak wygląda? Tak, ale się ucieszy. Leoś jest teraz z dziadkami u mojej babci, także jak wróci, to na pewno będzie przeszczęśliwy. Słuchajcie, dobrze, i to by było na tyle. Ja już wam dziękuję za mile spędzony czas. Ściskam was, dzięki za dzisiejszego vloga. Buziaczki i pa, pa. Aha, właśnie, byliśmy w Ikei, ale nagram wam haul z tejże okazji. Taki mini haul, także tam wam na pewno opowiem i pokażę coś więcej. A little closer as the story continues. Lights getting lower, moves set in the venue. Now I feel